ostatni mecz, zwycięstwo, chyba już wielka ulga dzisiaj. Na pewno cieszymy się. Na pewno cieszymy się bardzo, że wygraliśmy ten mecz, dwumeczy. No, ciężki ten drugi mecz był. Wybiegaliśmy go, wygraliśmy, utrzymaliśmy się i teraz trzeba chwilę się pocieszyć i za tydzień wracamy do ciężkiej pracy. No tak, właśnie słyszałem w szatni, że chyba dosyć duże szczęście było po tym zwycięskim barażu dzisiaj. No, cieszyliśmy się bardzo, bo naprawdę ciężko pracowaliśmy, żeby się utrzymać. Pokazaliśmy w ostatnich meczach, że potrafimy grać w piłkę w ofensywie i myślę, że będziemy to pobierać i w przyszłym sezonie pokażemy, na co nas stać. Tak, dzisiaj chyba już tylko to było ten rewanżowy mecz, było takim dopełnieniem formalności, bo tym zwycięstwie 4-0 w pierwszym spotkaniu. No tak, w drugim przygotowaliśmy się tak jak do każdego meczu. No, Radomiak też ma swoje atuty, chcieliśmy je zniwelować i myślę, że to się udało. Strzeliliśmy dwie bramki na wyjeździe i naprawdę szacunek dla zespołu. Dzisiaj też przyjechała mała grupka kibiców, około 30 osób. Chyba takie wsparcie też kibiców z Bytowa bardzo wam pomaga. No fajnie, cieszymy się bardzo, że przyjechali na ten mecz. Nieważne ile, ważne, że przyjechali. Cieszymy się bardzo. Utrzymaliśmy dla Bytowa pierwszą ligę i razem się z nimi cieszymy.